Siemanko, z tej strony Wojciech, witam was w kolejnym odcinku, szóstym już bodajże z serii FIFA 13, Let's Play FIFA 13 Carriera Borussia Dortmund. W dzień zaczęliście oglądanie od zobaczenia, jak zmieniam poziom trudności na klasę światową zgodnie z waszymi życzeniami. Chcieliście, żebym przeszedł na wyższy poziom. Po usłyszeniu paru rad od Jacoba oraz własnym ogarnięciu tego w miarę jakiej taktyki ogólnie chcę używać, czyli właśnie między innymi dlatego zmieniam tą formację na 4-1-2-1-2. Postanowiłem, że spróbuję. Mam nadzieję, że będzie mi się w miarę dobrze grało. Do tego ustawiłem sobie ławkę ładnie, żeby było. Już nie będę musiał jej ustawić przy każdym meczu. I teraz będą właśnie odcinki w ten sposób jak teraz, czyli nie są już nagrywane na żywo i będę starał się je maksymalnie skracać, tak żeby trwały, no tam ten trwa około 6,5 minuty, także będziemy zaraz grać mecz z Niemcami, z którym jeszcze Polska nigdy w swojej historii nie wygrała, także mam nadzieję, że uda nam się przełamać ten tą niezbyt chwalebną serię. No i co? Chyba nic nie będziemy zmieniać, także zapraszam was na skrót meczu. No, pierwsza akcja niestety należy do Niemiec. Jestem w 18, na początku 18 minuty. Royce, zdrajca, zdobywa bramkę przeciwko swojemu menadżerowi z klubu, przeciwko swoim kolegom. 18 minuta, 1-0, 1-0 dla Niemców. Kolejna akcja na szczęście należy do nas, już w drugiej połowie. Lewandowski podaje do Soboty. Ten ledwo, ale udało mi się podejść do Piecha. I Piech zdobywa piękną bramkę od słupa. No, może nie piękną, ale jakże dla nas ważną. 53 minuta i jeszcze powtórka. Przy tej bramce właśnie Piecha. O, jakie piękne zbliżenie. I niestety to już będzie ostatnia akcja, czyli Grosicki wybiega na sam i niestety podjuje. Puściłem tam oczywiście pod koniec Grosickiego jakoś tam jeszcze, no ale niestety nie udało nam się wygrać tego meczu. O, ale jednak remis zawsze spoko, szczególnie w meczu z Niemcami, którzy no nie są zbyt prostym przeciwnikiem, szczególnie dla takiej reprezentacji jak nasza, pomimo że Polska nie jest zbyt słaba, to jednak nie jest również jakąś mega wielką potęgą. Zastanawiam się tutaj, jakie stroje dobrać, bo to Greutenfürth, tak to się chyba, ktoś mi pisał chyba, że tak to się czyta, Greutenfürth. Zastanawiałem się, jakie te stroje dobrać i tak w końcu stwierdziłem, że wezmę takie. Co do zarządzania zespołem, dokonam tutaj kilku zmian, wprowadzę zawodników takich troszkę bardziej z ławki, żeby grali od razu. Czyli między innymi wejdzie Perisic za Lewandowskiego i Reis przejdzie na szpicę. A tam między innymi zejdzie Rodriguez, lewe, czy tam no, zejdzie Subotić, no i tak dalej, tak dalej, już to wszystko to teraz widzicie. Wiem, że dziwne jest to, że traktuję Marcela jako rezerwowego, ale naprawdę nie wiem, jakoś ze specjalnie nie jaram nie graniem, jakoś po prostu mnie idzie i niekoniecznie mi to idzie. No, nie idzie mi, niekoniecznie nie idzie, tak dokładnie o tym chodziło. Wstawiam jeszcze Schiebera na ławkę na wypadek, jakbym go potrzebował. I co? No i chyba zapraszam was na skrót meczu, który już będzie za chwilkę. No, nasza gra tak naprawdę zaczęła się w 8 minucie, gdzie zdobyłem bramkę. Gacwaście zdobył bramkę. Po dośrodkowaniu, co dziwne, Marcelo, który się pokazał bardzo dobrze z przodu, no i jest 1-0. Kolejna akcja, Perisic podaje do Błaszczykowskiego w 20-21 minucie, a to nagrywa do Royce'a i Royce bardzo prosto bramkę zdobywa i wykończa ptakiem. I właśnie przemknęli sobie przez siatkę. O, taki ten bajerek. I jest 2-0. No i bynajmniej nic się więcej w tym meczu nie działo. Ty widzicie, coś tam próbowało ten groj, ten fyf, coś tam probić. Ale nawet ja pomimo wprowadzenia Lewandowskiego i innych kilku zawodników nie udało mi się strzelić więcej bramek, ale pomimo tego liczą się 3 punkty. No. Kolejny mecz czeka nas bardzo szybko już z Schalke. Teraz widzę, że gramy praktycznie co 3 dni. Myślę, że zrobimy sobie konferencję zresztą i pochwalimy sobie nasz zespół. I czas na mecz z Schalke. No, piąte w tabeli Schalke może stworzyć dla nas duże zagrożenie. Myślę, że tradycyjnie żółte i niebieskie to domowe stroje i zarządzanie zespołem. Myślę, że wyjdziemy sobie takim składem. Nie ma co zmieniać, bo to jest naprawdę mocny rywal i nie chcę na niego wychodzić jakimiś rezerwami czy czymkolwiek innym. Widzicie, tutaj coś kombinuje z formacją.
Zacząłem się zastanawiać i postanowiłem, że spróbuję sobie przejść na 4-4-2. Natomiast no, nie do końca, szczerze mówiąc, dobrałem zawodników pod to formację, takich, jaki by mi odpowiadali. Gdzie tutaj zastanawiałem się nad tym właśnie, kogo wystawić na lewej lub prawej stronie. Bo zastanawiałem się też nad tym, kogo wystawić na środku. Mam trzech świetnych środkowych pomocników i zrozkminiałem po prostu, który będzie najlepszy jako lewy pomocnik. W końcu wyszło chyba na to, że grał tam Ilkay Gundogan, który jest chyba najszybszy ze wszystkich tych trzech środkowych pomocników. Natomiast no, teoretycznie powinien grać tam albo Rodriguez, albo Perisic, no ale ja w tym momencie o tym za bardzo nie pomyślałem i ostatecznie Gundogan grał na tej lewej pomocy, gdzie ostatnio może grać, także nie wiem, czy dobrze to wyszło. Mam nadzieję. No i zapraszam Was już na trzeci skrót w tym odcinku. No i mecz zaczyna się dobrze. Dla nas jest akcja Royce'a. Fake shot, zejście do środka. Finezyjny jest słabszą nogą. Naprawdę, fake shot jest jedyny w sumie trik, jaki ostatnio wykonuję, grając offline. Bardzo się przydaje, może nie do końca trik. Ale naprawdę skrót był bardzo krótki, bo niestety była to jedyna bramka i jedyna, jako że ja pokazuję tylko bramki, no to było na tyle. I ogólnie to jest koniec tego odcinka. Następny mecz zaczniemy od razu skrótem meczu ze Stuttgartem. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, hej!